I witam wszystkich ponownie. No to dokończymy sobie tutaj temat wozów rodziny T84. Pokażę Wam też parę ciekawostek, no i oczywiście poruszę także temat tego, czy wozy te nadają się jako nowy czołg dla wojska polskiego. No to zaczynajmy. Więc zacznijmy może od tego, co tutaj widzimy na slajdzie, czyli wozu fabrycznie oznaczonego jako obiekt 478N. Znany także alternatywnie jako Kern 2, Kern 220, t T-84-120 lub BM Yatagan. Nazwy są w źródłach używane na No więc wóz, Powstał z głównie z myślą o eksporcie w roku 2000 i głównie z myślą o Turcji, która w tamtym okresie poszukiwała nowego czołgu podstawowego. Ukraińcy uznali, że mają tutaj szansę, ale muszą wóz dostosować do standardów NATO. Wcześniej jeszcze próbowali w Grecji ze standardowym T84. Tutaj no, nie wyszło im za bardzo, więc uznali, że no dobra, no, trzeba ewidentnie dostos dostosować e, naszą konstrukcję do standardów natowskich, szczególnie jeżeli chodzi o uzbrojenie główne. Problem w tym, że o ile e, czołgi projektowane jeszcze w Związku Radzieckim i potem e, w niepodległej Ukrainie, czy w Federacji Rosyjskiej, e, no... Używały amunicji kalibru 125 mm rozdzielnej, czyli osobno pocisk, osobno ładunek płytający. Natomiast w standardzie NATO amunicja kalibru 120 mm, a także mniejszych kalibrów, była amunicją scaloną, a więc też dużo dłuższą. A więc standardowy mechanizm ładowania no, nie, nie mógł. Takiej amunicji przyjąć, nie był pod nią projektowany. Trzeba było zaprojektować inne rozwiązanie, które wcześniej przetestowano w czołgu T72-120, także powstał z myślą o, o eksporcie. Ja co prawda przekroju czołgu T84-120 znaleźć nie mogłem, no ale T72-120 e, może nam tutaj posłużyć e, do tego, aby zobaczyć, jak to wyglądało. A więc tak. Zasadniczy yy, automat ładowania, mechanizm ładowania został przeniesiony do zainstalowanego z tyłu wieży modułu. Yy, mianowicie to przeniesiono głównie magazyn amunicji. <laughs> Przepraszam. Takie rozwiązanie pozwoliło rozwiązać wiele problemów. Yy, zarówno jeżeli chodzi o. Przeżywalność pojazdu, jak również o możliwość obsługi amunicji różnych kalibrów, bowiem taki automat ładowania może obsługiwać bez większych modyfikacji lub jakichkolwiek: zarówno amunicję kalibru 120 mm scaloną, jak również 125 mm rozdzielną. Automat tego typu mieści rzekomo 22 naboje według źródeł ukraińskich, aczkolwiek ja patrząc na inne przekroje, naliczyłem 16 naboi. Być może wariantów tego automatu było kilka. Jest też informacja, że możliwe było zastosowanie, ale nie wiem, jak, jak to miałoby wyglądać. Drugiego automatu ładowania umieszczonego pod wieżą na 16 nabojów. Teraz pytanie, no w T72-120 być może tego nie rozwiązano w ten sposób, natomiast w T84-120 tak miało to wyglądać. Niestety, no nie jestem w stanie Wam tego pokazać, bo po pierwsze, sam nigdy tego nie widziałem, nie mogę nigdzie znaleźć takich rysunków czy fotografii. Być może to była planowana modyfikacja, jakieś ulepszenie, które no, nigdy nie zostało ukończone. więc no tak to wyglądało wóz oczywiście no nie, nie zdobył zainteresowania w Turcji, zresztą jak wszystkie konstrukcje zagraniczne Turcy uznali, że tymczasowo kupią tanie, używane Leopard 2 4 natomiast sami zaczną inwestować w narodowy program własnego czołgu podstawowego z czasem do współpracy weszli Koreańczycy, no i tak powstał czołg Altai, lub też Altai, na którego temat film też zrobiłem, więc sobie zajrzyjcie, obejrzyjcie. Czołg T-84-120, lub też BMI Atagan, testowany był z dwiema różnymi armatami, może trzema, Tutaj na tej fotografii macie wóz z armatą kalibru 120 mm. Dosyć ciekawa, bo przedmuchiwacz widoczny na lufie, to no takie zgrubienie w połowie jej długości, no bardzo przypomina rozwiązanie z armat Rheinmetall RH120, M256, czy też Ruak CTG. I być może to jest przedmuchiwacz z armaty CTG. Ktoś to wie. A, może jeszcze tak wspomnę, że w opracowaniu automatu ładowania dla czołgu BM Yatagan, także z T72-120, rzekomo mieli pomagać Francuzi i jest to rozwiązanie dość mocno inspirowane rozwiązaniem zastosowanym w czołgu Leclerc. Być może. Wracając do armat, no tutaj kolejna fotografia. To już jest bodaj, że fotografia właśnie zrobiona w Turcji w trakcie testów. Niestety na temat testów powiedzieć nic nie mogę, bo po prostu za bardzo informacji nie ma. Więc tak to wyglądało. Natomiast pokazywany był także inny wariant. I jest to chyba ta sama armata, ale przedmuchiwacz jest już innej konstrukcji. Być może to był wczesny prototyp. Ktoś to wie. Oczywiście, jeżeli chodzi o pancerzenie, BM Atagan jest identyczny jak T84U, a więc pancerz kompozytowy chroniący przed wieży, przed kadłuba, dodatkowo moduły wybuchowego pancerza reaktywnego nóż. Tutaj kolejna fotografia. Wóz jest oczywiście także wyposażony w aktywny system obrony typu Softkill o nazwie Warta, który jest ukraińską kopią systemu TSU 1741, znanego choćby z czołgów T90. Tutaj już wóz w innej konfiguracji z armatą kalibru 125 mm, KBA-3 prawdopodobnie, lub jej modyfikacje. Wydaje się, że Ukraińcy przez pewien czas no, bawili się z ideą, żeby ten czołg prowadzić na uzbrojenie swojej armii. No to się nie wydarzyło. Natomiast wóz jest cały czas utrzymywany w dobrym stanie technicznym w fabryce w Harkowie. I całkiem niedawno, po rok temu, był prezentowany na defiladzie w Kijowie w barwach Sił Zbrojnych Ukrainy. Więc kto wie, być może uznano, że że warto ten wóz zachować i być może dalsza ewolucja czołgu BM Opłot pójdzie troszeczkę bardziej w tym kierunku niż w tym, który widzieliście w poprzednim filmie i w wariancie, który zakupiła chociażby Tajlandia. Mianowicie, co mi chodzi, że być może BM Yatagan i BM Opłot jako projekty scalą się w jeden nowy projekt czołgu, tak? który w przyszłości być może Ukraińcy byliby w stanie produkować. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ten czołg mógłby być nowym czołgiem dla sił zbrojnych RP, jest to trudne pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Z czysto technicznego punktu widzenia, jest to całkiem ok konstrukcja, którą można by wprowadzić oczywiście z tym że taki warunek musiałby być podjęty że otrzymujemy pełen transfer technologii całe know-how o tych wozach od Ukraińców nasz przemysł sobie to wszystko dostosowuje do swoich standardów i byśmy musieli to Produkować całkowicie u siebie. Znaczy się dla przemysłu, dla wojska też w pewnym sensie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kupowanie takiego sprzętu bezpośrednio od Ukrainy, myślę, że mija się z celem, tak jak już wspominałem w poprzednim filmie, Ukraina ma ogromne problemy z korupcją, z takimi kwestiami jak kontrola jakości sprzętu, który wyjeżdża z zakładów, więc kupowanie od Ukraińców bezpośrednio. Wiązałoby się z ogromnym ryzykiem, że ten sprzęt no, niestety no, nie byłby najlepszej jakości. Tak? No, I to z całym szacunkiem dla Ukraińców, po prostu no, no, takie są fakty. Tak? Natomiast ja osobiście uważam, że o ile ten wóz no, technicznie jest ok. Tak myślę, że on w dalekiej perspektywie zbyt perspektywiczny nie jest. No, nadal bazuje na kadłubie wieży czołgów rodziny T-80, T-84. Ma stosunkowo niewielką kubaturę wnętrza, której już za bardzo się na tym etapie zmienić nie ma, nie, nie da. tak. A to oznacza, że jego ewentualne przyszłe modernizacje no, niestety byłyby przez to ograniczane. Osobiście uważam, że najlepszym wyjściem dla Polski to albo zakup czołgu zagranicznego, ale z zachodu. Jaki to byłby czołg? To już jest kwestia wtórna. No ja mam swojego faworyta, ktoś inny będzie miał swojego faworyta z różnych powodów. Ja mam go z powodów technicznych, ktoś będzie miał z powodów finansowych. Nieistotne. Ale takim absolutnie najlepszym, o czym wielokrotnie mówiłem, rozwiązaniem dla Polski byłoby opracowanie własnego czołgu. I myślę, że to właśnie w kierunku opracowania własnego czołgu powinniśmy dążyć, tak. I, i miejmy nadzieję, że rząd Rzeczpospolitej w takim kierunku będzie dążył. Natomiast to nie oznacza, że nie powinniśmy podejmować prób współpracy z Ukrainą. Oni mają wiele ciekawych rozwiązań, które moglibyśmy zakupić w formie licencji i je zaadoptować dla naszego własnego użytku. Coś jeszcze nie oznacza, że nie powinniśmy też prowadzić własnych pra prac badawczo-rozwojowych. No niestety tak to wygląda. E, ja wiem, że jest wielu, mm, wiele osób, które bardzo by chciało widzieć Jatagana. W barwach naszych sił zbrojnych. Natomiast no myślę, że na chwilę obecną no to już jest po ptakach. Tak? Gdyby ten wóz w formie licencji i produkcji w Polsce zakupiony na przykład w roku 2000, proszę Państwa, to by była inna rozmowa. Natomiast mamy rok 2020 i sytuacja mocno się zmieniła. Mamy wiele rodzimych. Rozwiązań, które warto dalej rozwijać. Nabywamy wiele nowych kompetencji, więc myślę, że to już po ptakach, tak? Ale idziemy dalej. Chcę Wam coś pokazać. Mianowicie coś takiego: Dlaczego Wam to pokazuję? Bo to BMJataga nie jest. To jest jeden z obiektów 478 DU. Ale chcę Wam pokazać ten wóz, ponieważ jest to świetny przykład na to, jak należy uczyć się identyfikowania wozów. Mianowicie o co chodzi? Jeżeli weźmiemy na ten wóz no, takie pierwsze nasze spojrzenie, tak, no to z tyłu wieży widzimy nisze. Wielokrotnie ten pojazd tutaj był błędnie identyfikowany jako właśnie Yatagan. Albo wiem, to co znajduje się z tyłu wieży, brano jako e, tylną niszę z automatem ładowania. Otóż nie. To co widzimy z tyłu wieży jest e, przymocowaną do tyłu wieży opancerzoną skrzynką. E, wóz ten de facto posiada już na tym etapie tutaj widocznym to jest prawdopodobnie w ogóle wóz testowany w Grecji. Wóz ten posiada. Z tyłu wieży zasobnik, który następnie zaadaptowano w czołgu BMO płot i służy on do częściowego przechowywania na zewnątrz, e, amunicji do armaty, która znajduje się poza mechanizmem ładowania i jego magazynem. Także no to jest to jest właśnie taka dobra fotografia, żebyście mogli też się nauczyć e, identyfikacji wozów dokładniejszej. Tak trzeba się dobrze przypatrzeć, ale to widać tam. E, taką pokrywę na zawiasach na, na górze tego opancerzonego pojemnika, tak więc e, ewidentnie e, no, nie jest to połączone zwierząt tak, żeby można było tam e, do tego pojemnika dostać się z wnętrza wozu. No ale dobrze, ale teraz przejdziemy sobie do prawdziwych rarytasów i ciekawostek, a mianowicie do e, no, tej ułańskiej fantazji Ukraińców, czyli jak zrobić z czołgu Hybrydę czołgu i bojowego wozu piechoty. I mamy tu taką rzecz. Teraz, żeby było jasne: ja nie wiem, czy pojazd ten został faktycznie zbudowany w metalu i przetestowany. Być może tak. Możliwe, że znajduje się na składnicy poligonu doświadczalnego w okolicach Charkowa. Więc nie widziałem innych fotografii tego wozu, no z innych ujęć, tak? I żeby to potwierdzić, że to nie jest jakiś model na tle zdjęcia, tylko że jest to faktycznie prawdziwy wóz. A z czym tutaj mamy do czynienia? Ano mamy do czynienia z pojazdem oznaczonym jako BTMP-84. Był to pierwszy... Pierwsze podejście, jeżeli chodzi o wozy rodziny to 84 żeby zrobić z niego hybrydę czołgu i bojowego wozu piechoty. Pierwsze, nie jedyne. Jak to osiągnięto? Silnik tak ustawiono, żeby był przesunięty na prawo kadłuba. Natomiast po lewej stronie kadłuba. Udało się wtedy zaimplementować tunel, który zwieńczony był tylnymi drzwiami oraz włazem w stropie. Jeżeli chcecie zobrazować sobie, jak to mogło wyglądać, włączcie sobie fotografię bojowego wozu piechoty BMP-3. Z otwartymi tylnymi włazami dla desantu. To wyglądało bardzo podobnie, tylko tak jakbyście jeden w BMP-3, jeden z tych włazów usunęli i tam umieścili silnik. To bardzo podobnie miało wyglądać właśnie w wozie BTMP-84. Jak wyglądała kwestia załogi? No to załoga trzyosobowa oczywiście, natomiast desant wynosić miało 5 żołnierzy. Armata, oczywiście uzbrojenie kalibru 125 mm, armata KBA-3, zapas amunicji 28 w automacie ładowania pod wieżą, plus jeszcze kilka w kadłubie. Łącznie tam bodajże miało być około 36 naboi kalibru 125 mm. Uzbrojenie dodatkowo, oczywiście sprzężony z armatą karabin maszynowy PKT i umieszczony na Kopulce obserwacyjne dowódcy 1C29 wielkokalibrowy karabin maszynowy NSWT kaliber 12,7 mm. Napęd to oczywiście silnik 6TD2, e, znany z innych wozów tej rodziny e, o mocy 1200 km e, przepraszam, 1200 km mechanicznych Jeżeli chodzi o masę, to wzrosła do zaledwie 48,6 ton w porównaniu do około 46 ton czołgu Yatagan, chociaż to zależy, Yatagan też jest oceniany na 48 ton, to czasami jest po prostu ciężko dojść do, do faktycznych danych technicznych. Ale to był tak jak powiedziałem, pierwszy, pierwsze takie podejście, natomiast był jeszcze inny projekt, mianowicie coś takiego. Ponownie nie jestem pewien, czy jest to fotografia modelu na tle jakiegoś zdjęcia, czy to jest faktyczny, faktyczny prototyp. Wydaje się, że jest to raczej model na tle zdjęcia i tego wozu akurat nigdy nie zbudowano. To co tutaj widzicie, to jest obiekt 488, a więc nowy kadłub wykorzystujący podzespoły wozów rodziny T84, w którym zespół napędowy przeniesiono na przód kadłuba. Natomiast przedział desantowy znajduje się za wieżą. Wieża to oczywiście standardowa spawana wieża Wozu 84 Tutaj ewidentnie jest zdjęcie modelu. Możecie zobaczyć rampę desantową z tyłu oraz jak rozmieszczony był desant. Było to sześciu żołnierzy bodajże, y, którzy siedzieli do siebie y, na ławkach, plecami do siebie, tak? czyli trzech po prawej, trzech po lewej, ustawieni do siebie plecami. Napęd to oczywiście także silnik 6TD2, moc 1200 koni mechanicznych. Tak wygląda rysunek, y, przekrój boczny, tak? czyli mamy widocznie zarysowany... Przedział napędowy, przedział bojowy i kierowcy. Kierowca, oczywiście, nadal izolowany byłby od reszty załogi w wieży ze względu na konstrukcję mechanizmu ładowania i jego magazynu amunicyjnego typowego dla wozów rodziny T64 i T84. No i przedział desantu z tyłu. Nie był on zbyt duży, no ale był, tak, taki projekt istnieje. Owozie w ogóle możecie sobie poczytać Co prawda w języku rosyjskim, więc tłumaczenie jest konieczne Ale możecie właśnie poczytać na stronie btvt.info Także polecam sobie zajrzeć Jeżeli chodzi o osłonę frontu kadłuba, no była całkiem przyzwoita, tak? jeżeli chodzi przynajmniej tutaj o tą górną część przodu no, dolna już słabiej chroniona, ale Ukraińcy, w ogóle na wschodzie, zawsze wychodzi się z założenia, że ta dolna część będzie mniej narażona na ostrze. No i tak to wyglądało. Ale mam tutaj kolejną ciekawostkę. Jak to się nazywa, nie wiem. W ogóle to jest cud, że mi się te zdjęcia udało odzyskać, bo historia tego tworu. Zniknęła gdzieś w odmentach internetu, niestety, ten projekt był prowadzony do roku 2014, z tego co się orientuję. Na chwilę obecną jest zamrożony, i nie zapowiada się, aby został odmrożony. Mianowicie, jest to uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa na bazie właśnie czołgów T80 UD i T84. Koncepcja do czego podobna? Podobna na przykład do. BWP KF41 Lynx od Rheinmetall. Czyli mamy tutaj taką zunifikowaną platformę gąsienicową, napęd jest oczywiście z przodu. Natomiast platforma ta miała, wymien, miała mieć wymienne moduły misyjne, tak jak tutaj widać. Tak? Które po prostu wkładano by od góry. Do kadłuba, no, może mieć na przykład moduł misyjny dla transportera opancerzonego, moduł misyjny dla bojowego wozu piechoty i całą masę specjalistycznych modułów misyjnych. Jak widać, także osłona pancerna tego wozu miała być całkiem solidna. Zapewne wykorzystano by też jako osłonę dodatkową w jego wypadku wybuchowy pancerz reaktywny, nóż. Niestety, dla tego projektu zaczęła się wojna na Ukrainie, oczywiście, środki finansowe trzeba było skierować gdzieś indziej. No i projekt został chyba zapomniany. Prawdopodobnie nadal stoi ten kadłub niedokończony gdzieś w fabryce w Charkowie. Rdzewiejąc, nie wiem czy cokolwiek jest w tym temacie robione. Oczywiście to nie był jedyny taki projekt, bowiem Ukraińcy na bazie różnych czołgów projektowali podobne maszyny, mieliśmy na przykład BMPW64 na bazie czołgu T64B. Był BMP-K64, czyli kołowy transporter opancerzony na bazie czołgu T64. Mieliśmy BTR-55 na bazie czołgu T55, także takich wynalazków Ukraińcy mieli naprawdę dużo. Są to z pewnością bardzo ciekawe projekty, no natomiast niestety chyba żaden z nich nie znajdzie się w użyciu. Troszeczkę szkoda, bo ciekawe jest to, jak one by się mogły spisywać. Tym bardziej, że na przykład projekt BMPW czy BMPT, nawet 64, bo to dwa warianty były: BMPW 64, BMPT 64. To oba były już dosyć zaawansowanymi, jeżeli nie prototypami, to demonstratorami technologii. Natomiast no, nie znalazły zainteresowania finansowanie zostało przerwane i pozostałych w takiej formie, jakiej są. Swoją drogą, na tej fotografii tam w głębi hali możecie właśnie zobaczyć prototyp ciężkiego, bojowego wozu piechoty BMPW-64. Ja kiedyś o tych wozach zrobię film. Ale to kiedyś. Natomiast, no, żeby zwiększyć już historię wozów rodziny T-84... No to w końcu także nie mogło zabraknąć wozu zabezpieczenia technicznego. W tym wypadku jest to Brem 84 Atlet lub Atlet. Ale, że jak to się tam tłumaczy, tak co mogę powiedzieć o tym wozie? No, można sobie w ogóle o nim poczytać także w języku angielskim na stronie producenta biura konstrukcyjnego. Adres to www przez także Można tam poczytać o wielu różnych rozwiązaniach. E, no, pojazd oczywiście posiada taki sam napęd jak e, czołgi. Tak, czyli albo silnik 6TD1 o mocy 1000 koni mechanicznych albo 6 td 2 e, o mocy 1200 koni mechanicznych. Oczywiście wóz posiada wyciągarkę główną, która pozwala wyciągnąć wozy przy masie od 25 do 75 ton, bodajże, jeżeli dobrze to czytam. Jest oczywiście także bodajże wyciągarka pomocnicza. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to oczywiście tylko dowódca posiada tą kopułkę 1NC29 ze zdalnie sterowanym karabinem maszynowym do obrony własnej. Pojazd posiada pomocniczą jednostkę prądotwórczą. Pomocnicza wyciągarka, mogąca wyciągać, ma siłę wyciągu do 900 kg. Dźwig Może podnieść do 25 ton. Cóż jeszcze możemy? Aha, no on oczywiście także lemierz do prac inżynieryjnych wszelkiego typu. No i może także holować z prędkością maksymalną do 25 km na godzinę. Na przykład i czołg to 84, może być tak holowany. Pojazd posiada także zestaw do spawania. Posiada także zestaw. Macie to widoczne, złożone co prawda. Tą taką tubę na stropie, ale posiada on zestaw do głębokiego brodzenia. Do 5 metrów. Z przygotowaniem. Oczywiście zestawy do naprawy. Posiada także nad własnym przedziałem napędowym możliwość zainstalowania platformy transportowej, e, która może przenosić do półtorej tony czegoś, na przykład może przetransportować silnik w skrzynie biegów e, lub do pięciu e, beczek paliwa, na przykład. Wóz może oczywiście stawiać także w obronie zasłonę dymną, posiada 8 wyrzutni granatów dymnych e, oraz może wytwarzać zasłonę dymną z wytwornicy e, silnikowej. Jeżeli chodzi o pancerzenie, e, no to oczywiście standardowo dla wszystkich WZT, tylko przed e, odłamkami. E, m, amunicji artyleryjskiej, no i opancerzenie przed, powiedzmy bronią strzelską dużego kalibru, może armatami automatycznymi też. Także, no, wóz, masa 46 ton, załoga 3 osoby. I tak to wygląda, tak zakończymy ten film. No wiele więcej się powiedzieć za bardzo nie da o tych wozach bez zrobienia wiecie, książki czy, czy, czy jakoś artykułu dłuższego i przejrzenia źródeł, co oczywiście też zajmuje czas, łącznie z tłumaczeniem. Natomiast no myślę, że to przybliżyło troszeczkę Wam kwestię wozi, rodziny wozów T-84. Jak widać, no Ukraińcom dało się Dość dużo zyskać, niestety, to co udało im się opracować, głównie nie znajduje zainteresowania. Szkoda, bo, bo, bo w gruncie rzeczy to są bardzo ciekawe rozwiązania techniczne, nawet jeżeli są może pod pewnymi aspektami przestarzałe lub mało perspektywiczne. No, ale widać, że Ukraińcy coś tam u siebie próbują dłubać. Szkoda, że u nas, przynajmniej do tej pory, nie dłubano za bardzo podobnie. Chociaż niekoniecznie w niektórych kwestiach dość dużo osiągnęliśmy. No dobrze, ale żeby nie przedłużać, to by było na tyle. No mam nadzieję, że było to ciekawe. A my zobaczymy się w następnym filmie, więc trzymajcie się i do następnego razu.